kochani. Wspólnie z Korą, zobaczcie jak Kora lubi hantelki. Zapraszamy Was serdecznie. No cześć kochanie, cześć. Na wyzwanie. 5 minut dla Twoich ramion właśnie z hantelkami. 2 tygodnie, codziennie wykonuj ten zestaw ćwiczeń i zobaczysz, jak wzmocnią się Twoje ramiona. Prawda, Kora? Zapraszamy do ćwiczeń! Zaczynamy. Ćwiczenie pierwsze, uginanie przedramion z hantelkami. Mocny biceps. Przed nami 16 powtórzeń. Zginamy przedramiona z wydechem, a łokcie cały czas pozostają blisko ciała. Ruch zachodzi tylko w stawie łokciowym. Jeszcze chwila. 4 ostatnie powtórzenia. 4, 3, 2 i ostatnie powtórzenie. Przed nami ćwiczenie numer 2, wznosy zgiętych ramion. Zaczynamy. Przed nami 15 powtórzeń. Zegnij przedramiona i unieś tak, żeby łokcie znalazły się na poziomie barków. Cały czas mocno pracuje biceps, ale dodajemy jeszcze do pracy mięśnie naramienne. Zachodzą tutaj 2 zgięcia w stawie łokciowym i w stawie barkowym. Wykonuj ćwiczenie precyzyjnie, nigdzie się nie spieszymy. I dodatkowo możemy napinać mięśnie, żeby jeszcze bardziej zintensyfikować pracę mięśni. To tylko 5 minut, ale gwarantuję Wam, że da ten trening bardzo fajne efekty. I nasze ramiona będą wysmuklone, bez obwisów i przede wszystkim jędrne i ładne. Przed nami ćwiczenie numer 3. Wznosy ramion przed sobą. Wykonamy 16 powtórzeń. Unoś ramiona do poziomu barków i zadbaj o to, żeby hantelki podnosić w tym samym czasie i żeby cały czas były na tej samej wysokości. Ruch wychodzi ze stawu barkowego, nie machamy biodrami i nie napinamy odcinka lędźwiowego, powodując większe wygięcie. Przed nami ćwiczenie numer 4, otwieranie klatki piersiowej. Mamy 16 powtórzeń. Ramiona utrzymujemy na wysokości barków. Otwieramy, zamykamy. Wydech, kiedy hantelki prowadzimy na zewnątrz. Wydech. Wydech. Świetnie. Nie blokuj kolan. Cały czas kolana są delikatnie ugięte, żeby nie przenosić ciężaru, żeby skupić się na pracy naszej góry, naszych ramion. Zostaw ramiona otwarte i przechodzimy do ćwiczenia 5, rotacji ramion. Wykonamy 16 powtórzeń. Rozłóż ramiona i zaczynamy przekręcać dłonie wnętrzem do góry i na dół. Możesz zerkać, czy Twoje hantelki, czy Twoje dłonie są na wysokości barków i ruch jest rotacyjny. Jeszcze 4 powtórzenia, 3, 2 i zostaw dłonie skręcone do góry. Przed nami ćwiczenie numer 6, unoszenie ramion nad głowę. Wykonamy 16 powtórzeń. Nie opuszczamy ramion do dołu, tylko do wysokości barków. Czy czujesz już pracę swoich ramion? Bo ja tak! To jest naprawdę wspaniałe. Nie trzeba dużo czasu, wystarczy wziąć dodatkowy ciężar w postaci hantelek, ewentualnie butelek z wodą i ćwiczyć. Codziennie wykonując ten zestaw, szybko zobaczysz efekty w swoich ramionach. Opuść ramiona w sposób, w jakim dotarliśmy do tego miejsca. Przed nami ostatnie ćwiczenie, combo. I to będzie wszystkie ruchy połączone w jedno. Wznos przed siebie, na zewnątrz, rotacja, wznos nad głowę, opuszczamy, rotujemy, przed siebie i na dół. I jeszcze 12 takich powtórzeń.
nos przed siebie, na zewnątrz, rotacja, wznos nad głowę, opuszczamy, rotujemy przed siebie i na dół. I dołączyła do nas Kora, dzięki temu damy radę zrobić to ćwiczenie do końca. Ja wiem, że już ramiona mogą piec i pewnie tak jest, moje barki, moje bicepsy, moje tricepsy już czują tę pracę, ale jest to piękne, bo wiecie co, bo już zbliżamy się do końca i... co? I będziemy mogli przejść do kolejnych treningów, albo jeszcze lepiej na początku napisać mi informację, czy ten trening Wam się podobał, czy jest ok, czy chcemy więcej ramion. Ja jestem absolutnie na tak. Dajcie mi znać, ale to dopiero po wspólnych ćwiczeniach. Wznos przed siebie, na zewnątrz, rotacja nad głowę, opuszczamy, rotujemy przed siebie i na dół. Świetnie! Ja już czuję tę moc. Mam hantelki, które ważą 1,5 kg, ale naprawdę po tylu powtórzeniach idealnie czuć ten ciężar. Kochani, nie poddajemy się. Ostatnie dwa powtórzenia przed nami. Dajemy z siebie wszystko. Pracujemy z wydechami. I jeszcze jeden. Rotacja, góra, dół. Rotacja przed siebie i opuszczamy. Hurra, udało się, przed nami chwila rozluźnienia, mamy to. Pomachaj barkami i wykonaj taki ruch przód, tył, delikatnie zginając kolana. Teraz ciężarki pomagają nam w jeszcze większym rozluźnieniu. Chcę, żebyście aktywność i treningi traktowali zawsze jako radość, jako powód do rozluźnienia, do tego, żeby złapać balans, złapać równowagę. Teraz jeszcze chwila rozciągania, przyciągnij jeden bark do tułowia, drugi bark. Tak, one dzisiaj bardzo mocno popracowały. I zrób haczyk, zahaczając jedną dłoń o drugą. Jeśli jest Ci trudno, to wykonaj ruch taki, żeby one próbowały się złapać, a jeśli masz przy sobie na przykład pasek od szlafroka, możesz sobie podać i po pasku przesuwać dłonie do siebie. Było mi bardzo sympatycznie ćwiczyć dzisiaj z Tobą. Dziękuję za wspólny trening. Do zobaczenia na kolejnych. Zostawiajcie kciuki i przesyłam moc dobrej energii. Do zobaczenia. Pa!